To bardzo prosta sprawa. To część procesów snu. Paraliż senny, co? Spoko, nic takiego. Twoje ciało produkuje związek chemiczny, który paraliżuje ciało w czasie fazy REM, aby uchronić cię przed uszkodzeniem się podczas snów. Nic niezwykłego. No dobra, więc otworzyłeś oczy, ale nie możesz poruszyć ciałem. To chemia. Możesz próbować poruszyć palcami, ale nic ci to nie da. Zapomnij. Po prostu odpręż się. To minie. Wszystko jest w porządku. To normalne. No tak, a teraz coś mocno naciska na twoją klatkę piersiową. Nie możesz oddychać. Jest tak ciężkie, tak bardzo ciężkie, cokolwiek tam jest. Chemia. To tylko chemia. Przestań próbować krzyczeć. Nie uda ci się. Mięśnie w gardle także masz sparaliżowane. Wciąż nie możesz oddychać. Gapisz się beznamiętnie w sufit, bo nie możesz gdzie indziej. Cienie przelatują ci przed oczami, formując kształty, o których starasz się nie myśleć. Szponiasta dłoń, poszarpane, ostre zęby. Wszystkie obrazy z podświadomości. Pojawia się twarz nad twoją. Chytrze wpatruje się w ciebie swoimi pustymi, czarnymi oczami. Wydaje ci się, że słyszysz syczący szept. Gniewny syk, jak zaniepokojony wąż. Nagle ostre białe światło na moment rozświetla pokój, gdy ulicą przejeżdża samochód, rozpraszając cienie. Obciążenie zniknęło. Możesz oddychać, twoje dłonie zaciskają się na pościeli. Czujesz, jakby minęła wieczność, ale to trwało tylko przez chwilę, najwyżej 15 minut. Kręcisz się tylko po to, żeby udowodnić sobie, że już możesz. Siadasz, bierzesz głęboki oddech i zaczynasz się trochę z siebie śmiać. Paraliż senny, głupota. Przekręcasz się i starasz się obudzić swoją żonę, by jak najprędzej podzielić się przeżyciami. Znów czujesz się sparaliżowany, ale to nie ma nic wspólnego z paraliżem sennym. Widzisz krew. Poszarpaną ranę na jej szyi, szeroko otwarte oczy i usta w bezgłośnym krzyku. Przetrwałeś syndrom zmory. Ona nie.